Witam wszystkich serdecznie na kolejnym już odcinku Rozmowy ze Światami. To taki cykl, który się Państwu podoba, jest trochę kontrowersyjny, różne mamy tam pod tym komentarze, ale jeśli nie ma komentarzy wulgarnych czy jakichś odlecianych, to wszystko jest bardzo miłe. Niemerytoryczne, jakieś dziwne po prostu usuwamy, tak? Proszę Państwa, to trochę na Wasze, miłych słuchaczy, życzenie. Dzisiaj będzie Michał Sumiński. Pamiętacie go Państwo? Ja pamiętam, no cóż, cholera, taki już chyba stary jestem, z Teleranka, który występował nie tylko w Teleranku, bo był jeszcze w tygodniu taki program Zwierzyniec i bardzo miło, przyjemnie, bardzo z taką jakby estymą opowiadał o przyrodzie, o zwierzętach. To niesamowity człowiek i postanowiliśmy spróbować z nim nawiązać kontakt. To mówię na Państwa szanownych życzenie. W ogóle to, co przyszło do głowy, to, co kiedy wpatrywają się w niego, to przeżyć życie i być szczęśliwym nadal. Przeżyłem i nie narzekam. Gdy opowiadasz o przyrodzie, gdy mówisz o zwierzętach, to mówisz to z największym uznaniem i szacunkiem do przyrody, do tego, co nas otacza, ponieważ to jest jakby najważniejsze. To jest jakby powiedzieć najbardziej niesamowite. Wszystko, co nas otacza, jest stworzone przez Boga. I możemy tutaj podchodzić do tego różnie, ale najważniejsze jest, aby zrozumieć istotę życia, człowieka, istnienia. Ta przyroda, która nas otacza, te zwierzęta, to nie tylko jest po to, abyśmy cieszyli oko, abyśmy udomawiali różne zwierzęta, czasem niestety w sposób brutalny, który nigdy nie był przeze mnie popierany, ale też po to, aby ten świat funkcjonował. Ileż dobrego tworzą zwierzęta. Kiedy jedno zwierzę padnie, drugie potrafi je zjeść. Tak, może to w świecie ludzkim byłoby kanibalizmem, ale w świecie zwierząt jest pełną symbiozą. Jak to się mówi, już kruki przyleciały, coś się zadziało. I wszystko ma swoją, jakby to powiedzieć, bardzo dobrą, że tak powiem, albo inaczej, współdziałanie ze sobą. Cała przyroda żyje w konglomeracie ze sobą i z człowiekiem. Człowiek nie powinien nigdy wkraczać brutalnie do przyrody, bo to ona wkroczyła do niego i nie brutalnie. Kiedy jesteśmy gośćmi u kogoś, czy jesteśmy gośćmi w jakimś kraju, nie przestawiamy tego wszystkiego po swojemu, nie rujnujemy tego. Bo nie wypada, bo nie wolno, no bo po co? A przyroda, a świat otaczający, jesteśmy tu gośćmi, jesteśmy tutaj, no tak, gośćmi. Czy mile widzianymi, to już inna sprawa, ale rujnującymi, wkraczającymi i na siłę udomawiającymi o różne zwierzęta, które nigdy się nie udomowią, a przynajmniej nie były do tego stworzone. Czasem jakieś myszki biegają nam w jakimś dziwnym, szklanym opakowaniu. Czy one są szczęśliwe, kiedy mają tylko 50 na 50 centymetrów? No pewnie nie. A czy my jesteśmy szczęśliwi, kiedy od czasu do czasu spojrzymy i pukniemy w szklaną szybkę? Nie wiem, trudno powiedzieć. Ale myśmy zrobili wszystko, aby sobie przyswoić zwierzęta i przyrodę. Ale one żyją swoim światem
I gdybyśmy przyjęli ich świat, zrozumieli, gwarantuję, że dzisiaj byłoby zupełnie inaczej na naszej planecie, co roku wysychającej, co roku usychającej, zatrutej, zmęczonej, uciekające zwierzęta poprzez drogi, autostrady, poprzez jakieś budowle dziwne, poprzez zagospodarowywanie lasów w sposób dziki, ale nie dziki, jak robią to dzicy ludzie pierwotni, czy też Indianie, czy też Papuasi. Nie, oni to robią w sposób bardzo przyjemny, życzliwy dla przyrody, mając pełen szacunek, oni się kłaniają pod drzewami. A myśmy wkroczyli z tą swoją cywilizacją. Nie chcę opowiadać o świecie, który jest tutaj, ponieważ już i tak wiele wiecie, albo inni mówią. Chcę opowiadać o smutku, jaki otacza, kiedy widzę rozoraną, zrujnowaną przyrodę, ziemię. Tak, tak, wiem, ja już tu byłem, tu nie wrócę, jestem tutaj, to jest jasne. Bóg tak kieruje nami, że ciągnie nas wyżej, dalej. Ale smutek, żal pozostaje czasami, kiedy lasy amazońskie padają. A co tam lasy amazońskie? Przyroda dawała nam zawsze schronienie, pożywienie i opał. I wszystko to, co było nam niezbędne. A my, żeśmy wzięli to na zasadzie, kiedy ktoś da nam ciastko, wyżremy mu całą lodówkę. To trudne i smutne mówić o tym wszystkim, ale jeżeli nie pokochamy zwierząt, jeżeli nie pokochamy przyrody, jeżeli nie przytulimy się do drzewa, jeżeli nie zrozumiemy, że one nas ratują, a nie my ich, to będzie źle. Tak, tak. To przyroda, to zwierzęta, to one nas ratują, że my jeszcze żyjemy. Przecież zielone płuca, przecież wiele owadów zjada różne szkodniki, różne robactwa. Dzięcioł, ten dzięcioł pukający poprzez lasy polskie i ten jego stukot rozchodzący się jest zbawienną czynnością dla drzew i dla nas, a dla niego pokarmem na następny dzień. Czyż Bóg tego wszystkiego nie zaplanował? A kiedy spadają drzewa, kiedy spadają liście, kiedy spadają różne inne rzeczy z drzew, a potem wzrastają z tego nowe, czy to nie jest jakiś plan? I można by tak długo mówić o przyrodzie, o pięknej przyrodzie. Chcę powiedzieć, że tutaj nadal jestem w przyrodzie, nadal jestem w pięknym świecie i chcę powiedzieć wam, zatrzymajcie się. Zatrzymajcie się, bo za chwilę nie będziecie mieli się na czym i gdzie zatrzymać. Parki, ławeczki, porobione różne dziwne rzeczy. Przyrodę trzeba zwiedzać taką, jaka jest. Oczywiście trzeba dać ludziom jakieś szlaki, ale bardziej dziko zróbmy to. Tylko czy potrafimy jeszcze odebrać przyrodę? Czy potrafimy jeszcze współżyć z przyrodą? Kiedy sami jako ludzie bijemy się o byle co, kłócimy, szarpiemy, skłóceni, szarpani, znienawidzeni, goniący się po ulicy, mordujący, wykrzykujący, wydzierający sobie ostatnie spodnie, bo po promocji. To jak zapanować nad przyrodą? Jak pokochać przyrodę? Jak pokochać małą brzozę, która rośnie przy drodze? Nie, wytnijmy ją, bo na pewno ktoś nią uderzy samochodem. I tu kończę, bo cóż mogę więcej powiedzieć? Jeśli nie uznamy przyrody w sposób naturalny, jeśli nie zaprosimy jej do siebie, ona nas wyprze i wyrzuci po swojemu. Ale będzie miała prawo i będzie po swojej stronie.
No i to jest tyle, co usłyszałem, co mi przeszło. Myślę, że to mądre słowa. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli się podoba, proszę, lajkujmy, podbijajmy suba, udostępniajmy. Cieszę się, że mogę do Państwa mówić. I cóż, zobaczymy, co następnym razem, czy właśnie kto następnym razem. Ale może warto pochylić się nad słowami tak wielkiego, wybitnego człowieka, który tak zawsze miło i przyjemnie mówił do nas jako dzieci o zwierzętach. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. I jeszcze ciepłych, a może spokojnych wakacji.